Jak najemca nie zapłaci jeden miesiąc, to już możemy wtedy do lokalu wejść i no możemy na przykład z tym najemcą zamieszkać. Nie powiem brzydko, gadasz, głupoty. Przecież jak on mi nie będzie płacił, to wchodzę razem z kolegami dresami i go wywalam. No to jeżeli się nie dogadamy, to ja cię podpierniczę do urzędu skarbowego. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku naszej nowej serii Zrozum Najem, gdzie tym razem będziemy rozmawiać na temat umów najmu, na temat bezpiecznego najmu, w jaki sposób to zabezpieczyć. I dlatego zaprosiłem naszego gościa dzisiaj, który nie dość, że jest wykształcony w tym temacie, czy też wykształcona już ściśle mówiąc, to również jest praktykiem najmu, co jest najważniejsze, bo znaleźć specjalistę, a znaleźć specjalistę, który jest praktykiem w temacie nieruchomości, to już nie jest taka łatwa rzecz. Dlatego moim i Waszym gościem dzisiaj będzie Elżbieta Liberda. Cześć, Elu. Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że będę mogła dzisiaj podzielić się z Wami właśnie moją praktyką zawodową, ale nie tylko właśnie jako radcy prawnego, tylko również na rynku nieruchomości, jako inwestorka, jako osoba, która obsługuje inwestorów i na co dzień między innymi właśnie z tymi tematami najmu się spotykam. No właśnie, bo dla tych, którzy też być może nie kojarzą Eli Liberdy, jest to przede wszystkim praktyk określany mianem jednego z najlepszych, jak nie najlepszych, inwestorów i prawników związanych z nieruchomościami w Polsce. Elżbieta też wydała swoje książki na temat bezpiecznego najmu, prowadzi też szkolenia, swoje duże wydarzenia. No i po prostu jest ekspertką i praktykiem, co myślę jest tym wszystkim najważniejsze. Co jeszcze powinni o Tobie nasi widzowie wiedzieć? Co powinni widzowie wiedzieć? No generalnie tak, jeśli chodzi o obszar prawa, którym się zajmuję, to jest to tak zwane szeroko pojęte prawo nieruchomości. I to tak może górnolotnie brzmi, ale rzeczywiście w istocie tak jest. Dlatego, że zajmuję się zarówno obsługą klientów indywidualnych, takimi osobami, które mają na przykład jedną, dwie swoje nieruchomości albo po prostu dopiero zaczynają. I są to osoby, które na przykład zaczynają swoją przygodę z flipami, ale również i właśnie z wynajmem. Sporo też obsługuję takich osób, które zajmują się podnajmem, kwaterami pracowniczymi, ale też jakby w trakcie mojej praktyki zawodowej już od wielu lat też obsługuję no, tych takich bardzo dużych graczy, firmy, które zarządzają nieruchomościami, zarządzają najmem kilkunastu albo nawet kilkuset nieruchomości. To są też osoby, które inwestują w kamienice, następnie wyodrębniają lokale, ustanawiają samodzielność tych lokali, a później też albo sprzedają te nieruchomości, albo przeznaczają je właśnie pod wynajem. No ale też mam dosyć sporą taką praktykę sądową i reprezentuję klientów zarówno przed sądami, jak i organami administracji. I jeśli chodzi o dzisiejszą tematykę naszego tutaj wywiadu, no to bardzo często występuję w sprawach o opróżnienie lokali, czyli te, które nazywamy tak roboczo o eksmisję, o zapłatę z tytułu czynszu najmu, ale reprezentuję też najemców, nie tylko wynajmujących, dlatego że musimy pamiętać, że oczywiście przepisy prawa polskiego, one, jeśli chodzi o najem, w znacznym stopniu uprzywilejowują najemcę, ale i tak pomimo wszystko no, mamy do czynienia też wielokrotnie z nadużyciami przez właścicieli, przez wynajmujących. Także z takimi sprawami spotykam się na co dzień. Natomiast to, co jeszcze robię zawodowo i też stanowi, no to można powiedzieć w tym momencie nawet core mojego biznesu, to jest obsługa takich już bardziej skomplikowanych transakcji. Inwestowanie w tak zwane trudne nieruchomości, robienie flipów na stanach prawnych i inwestowanie w udziały. Generalnie polega to na tym, że po prostu wyszukujemy nieruchomości albo no same do nas trafiają, gdzie no jest problem z ich sprzedażą czy wynajęciem, bo coś po prostu jest nie tak. Trzeba ten stan prawny wyregulować, wyczyścić to wszystko i następnie stworzyć z tego nieruchomość, którą no będzie w zasadzie każdy mógł nabyć. Także
to jest też duża przestrzeń właśnie tego, co robię zawodowo i w co teraz bardzo często i chętnie moi klienci inwestują, dlatego że, no, jak wiemy, te nieruchomości są po prostu tańsze. No i co? No oprócz tego jeszcze działalność szkoleniowa. Bardzo lubię dzielić się moją wiedzą, tak jak wspomniałeś na początku. Ja jestem prawnikiem praktykiem, ja sama to robię i ja nie jestem prawnikiem takim akademickim, że będę tutaj opowiadać, jak to powinniśmy napisać cudownie umowy i tak dalej, bo wiem, że może to na przykład odstraszyć naszego klienta i zarówno ja, jak i moi klienci też się z tym spotykają jako inwestorzy. W związku z tym tą moją praktyką lubię się dzielić. Lubię scenę, występuję i na dużych bardzo konferencjach, ale i na tych mniejszych. Szkolimy też na przykład zespoły agencji nieruchomości czy zespoły firm, które zarządzają najmem. A to też powoduje, że na co dzień tak jakby jestem na tym rynku i znam też problemy, z którymi się spotykają uczestnicy rynku nieruchomości z różnych profili. No i mam swój produkt, to jest Akademia Prawa Nieruchomości. Już od 3 lat co roku organizujemy bardzo duże konferencje i taka konferencja coroczna zawsze otwiera cykl takich wykładów, to jest 6 zjazdów, no i tam edukujemy się z zakresu prawa w obrocie nieruchomościami. Także to tyle o mnie, a teraz postaram się w sumie naszym krótkim dzisiejszym spotkaniu naszym słuchaczom, widzom przekazać jak najwięcej, także pytaj. No to wcielę się teraz w rolę takiego właściciela nieruchomości, który, załóżmy, kupił swoją pierwszą nieruchomość na wynajem, no i chciałby ją bezpiecznie wynająć. Wiadomo, że to pojęcie bezpiecznie jest bardzo szerokie, więc spróbujemy je troszkę tutaj przybliżyć. I troszkę, załóżmy, że sobie poczytałem gdzieś różne artykuły, troszkę poglądałem różnych wideo, no i mam kilka opcji do wyboru. Czy to mieszkanie wynająć na umowie zwykłej, czy może na umowie okazjonalnej, czy może jakiś najem instytucjonalny, cokolwiek to jest i czym się różni od najmu okazjonalnego, czy może bezpiecznie byłoby na pokoje. No i troszkę mam zagwozdkę, nie wiem jak do tematu podejść, żeby jednak dla mnie, no bo nie jestem zawodowcem, było spokojnie i bezpiecznie. Czy jakiś taki poziom ogólnej wiedzy tutaj, żeby też, wiadomo, to jest temat, który spokojnie moglibyśmy przez godzinę albo i więcej dyskutować i omawiać, ale żeby przynajmniej jakąś taką wiedzą podstawową dalej wyszedł. To tak najprościej przedstawić w taki bardzo skondensowany sposób. Otóż tak, na pewno umowa. Absolutnie nie powinniśmy oddawać nieruchomości w najem czy użyczenie na podstawie jakichś koleżeńskich ustaleń. I muszę Ci powiedzieć, że to wbrew pozorom jeszcze się zdarza. Pomimo tego, że w internecie jest bardzo dużo artykułów, że no dość łatwo trafić na niesolidnego, nierzetelnego najemcę, to i tak wciąż jeszcze spotykam się w kancelarii z sytuacjami, gdzie przychodzą klienci i mówią: oj, wie Pani, bo w oparciu o zaufanie jakoś tam ktoś powiedział, że później podpiszemy, oddali lokal w posiadanie, no i później zrobił się kłopot. Także absolutnie umowa ustna nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że mamy umowę zawartą w formie ustnej, a jest to możliwe, to wówczas poprzez przyjęcie czynszu najmu, poprzez to, że właśnie komuś lokal przekażemy, to dochodzi do tego, że w istocie zawieramy umowę najmu na czas nieoznaczony. A ta umowa, no ona jest skrajnie niekorzystna dla właściciela. Dlaczego tak jest? Dlatego, że taką umowę wypowiedzieć możemy tylko i wyłącznie na zasadach, które opisuje ustawa o ochronie praw lokatorów. I może zadziać się taka sytuacja, że załóżmy taki najemca nie będzie jakoś szczególnie szkodliwy, będzie płacił, nie będzie demolował, a jednocześnie na przykład właściciel będzie chciał podnieść mu czynsz. To wtedy będzie mógł podnieść czynsz, ale nie częściej niż raz na 6 miesięcy i tylko w oparciu o określone wskaźniki, określone w tej ustawie, no i to są bardzo niewielkie podwyżki. Natomiast gdybyśmy chcieli wypowiedzieć taką umowę i na przykład nasz najemca nie ma innej swojej nieruchomości, a my nie będziemy mu zapewniać innego lokalu, no to wyobraźcie sobie, że okres wypowiedzenia wówczas wynosi 3 lata.
Także to jest bardzo, bardzo niekorzystne z punktu widzenia interesu właściciela. Natomiast jeżeli mówimy już o sytuacji takiej, jak się zabezpieczyć, to zdecydowanie najlepszą formą umowy będzie umowa najmu okazjonalnego bądź instytucjonalnego. Oczywiście tutaj zaznaczam, że skupiamy się teraz na rozmowie o wynajmie na cele mieszkaniowe, tak? Bo w przypadku lokali komercyjnych będzie to inaczej wyglądało. Natomiast trzeba powiedzieć teraz krótko, czym są te umowy i czym się różnią od takiego najmu zwykłego, bo umowa najmu lokalu, która nie jest właśnie tym najmem okazjonalnym i instytucjonalnym, ona też jest ok, tylko tyle, że po pierwsze powinna zostać zawarta zawsze na czas oznaczony i wtedy, krótko mówiąc, kończy się z okresem, na który została zawarta. Natomiast jeżeli zdarzyłaby się taka okoliczność, że kończy się ta umowa, no i nasz najemca jednak się nie chce wyprowadzić, no to mamy kłopot. Musimy wtedy iść, mając taką zwykłą umowę, do sądu z pozwem o nakazanie opróżnienia lokalu. Natomiast w przypadku właśnie najmu okazjonalnego, i tym głównie różnią się te umowy, to w przypadku właśnie tego najmu okazjonalnego sytuacja wygląda w ten sposób, że jednym z załączników do takiej umowy jest oświadczenie najemcy o tym, że poddaje się rygorowi egzekucji co do opróżnienia lokalu. I wtedy, gdyby taki niesolidny najemca nie chciał się wyprowadzić, to wtedy nie musimy iść do sądu z pozwem o eksmisję, tylko wtedy nadajemy klauzulę na właśnie to oświadczenie, no i wtedy już sprawą może zająć się komornik, także omijamy ten etap sądowy. Mało tego, przynajmniej okazjonalnym jest jeszcze ta zaleta, że nasz najemca również składa takie oświadczenie, pod jaki adres będzie mógł się wyprowadzić, jeżeli no trzeba by było w sposób przymusowy tą eksmisję wykonywać. I dodatkowym zabezpieczeniem jeszcze jest to, to też jest obligatoryjny załącznik do takiej umowy, że właściciel właśnie tego lokalu, do którego w razie czego ten najemca byłby przenoszony, on też składa takie oświadczenie, że takiego najemcę tam przyjmie. No i wtedy, jeżeli ten adres istnieje, tak, to komornik po prostu ma wskazany lokal, do którego może, no tak najprościej mówiąc, przekwaterować takiego najemcę. I druga opcja, o której też wspomnieliśmy na początku, to jest ten najem instytucjonalny. I to jest bardzo podobne do tego najmu okazjonalnego. Skutki są de facto, jeśli chodzi o możliwość opróżnienia lokalu, takie same. Tylko tyle, że najem okazjonalny skierowany jest do osób, które nie zajmują się zawodowo wynajmowaniem lokali. Są to osoby fizyczne. Natomiast najem instytucjonalny jest dedykowany tym podmiotom, które po prostu robią to zawodowo, dla rentierów, tak? Natomiast jakby skutek jest ten sam i powiem tak, w polskim prawie nie ma innej opcji niż tego typu zabezpieczenie się umowne. To są zdecydowanie dwie formy umów, czyli ten okazjonalny i instytucjonalny, najkorzystniejsze, dlatego my zawsze klientom zalecamy, żeby właśnie z tych form umów korzystać. Tylko tu no muszę jeszcze wspomnieć, że te umowy wbrew pozorom nie są wcale takie łatwe, żeby je przygotować. Na pewno dużym błędem byłoby ściąganie tych umów na przykład z internetu i wtedy mamy
tak, tylko na pozór taką ochronę, bo te umowy wielokrotnie zawierają po prostu dużo błędów i też jeśli nie dopełnimy wszystkich formalności, które wynikają z przepisów i które warunkują, że no po prostu ten najem okazjonalny czy instytucjonalny działa, no to może się okazać, że jeden mały błąd spowoduje, że z powrotem przerzuci nas to w reżim tej zwykłej umowy. Także tutaj, jeżeli nie mamy w tym doświadczenia, to zdecydowanie rekomenduje się, żeby po prostu poszukać kogoś, kto albo już to robi na rynku, albo po prostu zrobić to raz porządnie u prawnika i później posługiwać się taką umową, która jest prawidłowo sporządzona. Dodam jeszcze, że najlepiej u prawnika, który w ogóle zna się na temacie i miał do czynienia z najmem okazjonalnym, a już najlepiej, jeżeli ma własne nieruchomości, bo ja kiedyś właśnie skorzystałem z usług prawnika, jak zaczynałem swoją przygodę z nieruchomościami, no i później, jak już mając wiedzę po kilku latach, spojrzałem na tą pierwszą swoją umowę, którą mi przygotował za niemałe pieniądze wtedy, no to się za głowę złapałem, gdzie to był praktycznie taki, powiedzmy, może troszkę lepszy niż wzór z internetu, ale coś na tej zasadzie, gdzie no rzeczywiście nie miało to za wiele wspólnego z zagrożeniami, które się czają na tym rynku najmu i widać, że to nie był praktyk, tylko właśnie teoretyk, który zgodnie z literą prawa wszystkie paragrafy punkt po punkcie przygotował, no i ładnie brzmiało. Więc tutaj bym to zawsze podkreślił, szukajmy tych praktyków, bo jest ich na rynku coraz więcej i warto z nich korzystać. No a czy widzisz w takim razie wady umowy najmu okazjonalnego? Przy każdym najmie gdzieś są i wady, ale i zalety. I rzeczywiście tutaj też to nie jest taka umowa, która w 100% daje gwarancję, że na przykład nie wiem, najemca przestaje płacić i my z dnia na dzień się go pozbędziemy. No tak nie jest, tak? I jeżeli trafimy na nierzetelnego najemcę, który nie płaci, no to też to jest tak, że te zaległości płatnicze, one muszą trwać przez określony czas i ustawa mówi, że żeby w ogóle zmaterializowała się przesłanka do tego, że dlatego, że ktoś nie płaci, można mu wypowiedzieć umowę, no to taka zaległość musi trwać przez przynajmniej 3 pełne okresy płatności. Następnie należy wyznaczyć jeszcze miesięczny termin na uregulowanie tych zaległości, no i dopiero wówczas możemy taką umowę wypowiedzieć, czyli no tutaj też samo to oświadczenie najemcy i ta forma tej umowy nie powoduje tego, że mamy zabezpieczone płatności. Ale można to zrobić w sposób zupełnie inny i na przykład również poprosić najemcę, żeby poddał się rygorowi egzekucji co do zapłaty czynszu. Albo wziąć, i też to zawsze rekomenduję, większą kaucję. Szczególnie jeśli na przykład nasz najemca jest osobą młodą, albo przyjechał z zagranicy, no i nie jest w stanie wykazać się na przykład zaświadczeniem o dochodach, albo dopiero przyjechał, żeby szukać pracy. Też nie przekreślajmy takich najemców, bo oni wielokrotnie są ok, natomiast po prostu trzeba brać wtedy inne zabezpieczenia i na przykład chociażby wyższą kaucję. No i to jest właśnie, dochodzimy tu do sytuacji tej praktyki zawodowej, jak ona jest ważna, że właśnie my jako prawnicy, praktycy na co dzień spotykamy się z różnymi scenariuszami, wiemy jakie różne pomysły mają najemcy, no i też dostosowujemy po prostu te nasze dokumenty do tego, żeby właściciel był jak najbardziej zabezpieczony i też umiemy podpowiedzieć rozwiązania, gdzie no na przykład tak jak można przeczytać w internecie, mówi się nie wynajmuj nigdy rodzinie. Albo osoba z dzieckiem to absolutnie będzie fatalny najemca, albo osoba z zagranicy. To jest absolutnie nieprawda, tylko trzeba do tej formy wynajmu dobrać po prostu inne sposoby zabezpieczenia i wielokrotnie tacy najemcy są fantastycznymi najemcami przez wiele lat, tylko po prostu trzeba jakby w inny sposób to zrobić. Dlaczego jeszcze ten najem okazjonalny też no, gdzieś tam w pewnych obszarach nie jest doskonały? No to nawet jeżeli mamy to oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji co do wyprowadzki, to też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że to po prostu pstrykniemy palcem i że to się zadzieje od razu. Dlatego, że też jeżeli już będzie trzeba egzekwować to opuszczenie lokalu,
no to też jakby wiąże to się z określonymi czynnościami. Najpierw musimy o tym tego najemcę zawiadomić w przewidzianym terminie, no później oczywiście sprawę oddać do komornika. Komornik też musi tak jakby rozeznać się w sytuacji tego no już dłużnika, bo ta osoba staje się już dłużnikiem. I dopiero rozpocząć proces realizowania tego opróżnienia lokalu. No i gdyby okazało się, że na przykład ten lokal, do którego najemca miał być przeniesiony, że on na przykład nie istnieje, albo że właściciel go sprzedał, bo może tak się okazać, a no niestety nie poinformował o tym, no to też sprawa się utrudnia, no i też finalnie przedłuży się to. I oczywiście to też nie powoduje, że my takiego najemcy nie będziemy mogli w ogóle usunąć, natomiast no po prostu to będzie trwało. No w najgorszej opcji taki najemca po prostu może trafić do schroniska lub noclegowni. Ale też wielokrotnie dostaję takie pytanie, czy no jeżeli mamy ten najem okazjonalny czy instytucjonalny, to jak umowa się skończy, to jest 100%, że się osoba wyprowadzi. No nie, no to jest tak samo jak kupujemy nieruchomość, tak? No i na przykład sprzedawca może zapytać się, ale czy pani, czy pan mi na 100% zapłaci? No nie, tak? No i dlatego, że nie da się przenieść własności pod warunkiem i z chwilą złożenia podpisu tak naprawdę stajemy się właścicielami, no ale też tej stuprocentowej gwarancji, że ktoś zapłaci, nie ma, tak? Więc każda transakcja, czy to na rynku nieruchomości, czy kiedy dokonujemy inne transakcje, jakimś tam ryzykiem jest obarczona, no bo to są zobowiązania obydwu stron. No dlatego trzeba się bardzo mocno zabezpieczyć, szczególnie kiedy mówimy no, o oddaniu nieruchomości w najem, a wiadomo, że no, z reguły nieruchomości są drogie. Bardzo fajnie też, że o tym powiedziałaś, że to nie jest tak, że ktoś ma najem okazjonalny i pstryk i już nie ma żadnych problemów i ktoś mu zalega z płatnością dwa dni i już można się go pozbyć albo skończy się umowa i z dnia na dzień można kogoś eksmitować. No niestety tak to nie działa, aczkolwiek jest dużo właśnie skuteczniej i szybciej, jest dużo skuteczniejsza, szybsza możliwość pozbycia się takiego niechcianego lokatora, bo rzeczywiście tak dużo też widzę opinii, nawet pojawiały się komentarze pod moimi materiałami, że przecież ja mam pieczątkę notariusza, to ja jestem w ogóle zabezpieczony. Więc ludziom się wydaje, że zapłacili te paręset złotych notariuszowi, zrobili te rygory poddania się egzekucji i w ogóle jest już wszystko bezpiecznie. No, ja znam jeden, jedyny sposób w 100% bezpieczny, żeby nie mieć żadnych problemów z najmem, po prostu dokładnie, nie wynajmować mieszkania. Ale no nie o to chodzi. Najem wciąż uważam, że jest jedną z najbardziej dochodowych opcji inwestowania, lokowania swojego kapitału i jednak muszę powiedzieć, bo obsługuję no, też inne biznesy, inne inwestycje, że wbrew pozorom, jeżeli to się no, zrobi dobrze, to jest jedną z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Tylko trzeba to po prostu zrobić z głową. No tak dokładnie, zresztą patrząc na przestrzeni już lat i stuleci, no często te osoby najbogatsze już, wiadomo, teraz mamy dużo łatwiej, każdy z nas teoretycznie może zarobić, kupić nieruchomość, wcześniej ta magnateria to wywodziła się z innych osób mających ziemię i tak dalej, więc jakby już nie wchodźmy w to, ale zawsze te nieruchomości były w tle jako te podwaliny takiego bogactwa i ktokolwiek jakieś biznesy prowadził, to często te nieruchomości również się przewijały, że wracano do tych nieruchomości, one zawsze ten wzrost wartości w dłuższym okresie wykazywały i jednak, tak jak wspomniałaś, robiąc to dobrze i bezpiecznie, myślę, że tutaj spokojnie to ryzyko naprawdę do minimum możemy ograniczyć i cieszyć się fajnymi czynszami i stabilną stopą zwrotu z inwestycji. Poza oczywiście drobnymi zachwianiami, ale jednak w tej dłuższej perspektywie myślę, że jest to jedna z fajniejszych opcji inwestycyjnych. To jeszcze ostatnią rzecz, o którą wspomniałem, zapytałem wcześniej, a najem na pokoje. Bo tutaj też nawiązuję już powoli do tego, że problemy w związku z posiadaniem nieruchomości, czyli przedmiotu najmu, już tak ściśle ujmując, jeżeli wynajmujemy komuś całą nieruchomość, no to pozbawiamy się tak jakby możliwości wejścia do mieszkania, już tak mówiąc popularnie, a wynajmując na pokoje, jednak wynajmujemy pokój jako przedmiot najmu i możemy wejść do części wspólnych. To jest prawda czy mit? I jak w ogóle temat najmu na pokoje w stosunku na przykład do najmu okazjonalnego byś mogła przedstawić? Tak, generalnie rzeczywiście ten najem na pokoje, on można powiedzieć, że
w pewnych aspektach jest bezpieczniejszy. Jest bezpieczniejszy dlatego, że nie oddajemy w wyłączne posiadanie nieruchomości, tylko oddajemy w posiadanie na przykład jeden pokój albo dwa pokoje, jednocześnie zapewniając sobie właśnie opcję dostępu do tych części wspólnych. No, niemniej jednak ten najem na pokoje, on działa i on, można powiedzieć, że jest bezpieczniejszy, jeśli on rzeczywiście jest najmem na pokoje. Natomiast największą bzdurą, którą można zrobić i gdzie też no, z takimi sytuacjami zwrócili się do nas klienci, wielu klientów i co chwilę gdzieś tam takie pomysły też wpadają do głowy inwestorom i przychodzą to konsultować, to jest to, żeby tak jakby na papierze wynająć jeden pokój albo mniejszy metraż, a w istocie oddać w posiadanie całą powierzchnię mieszkania. No to wtedy robimy sobie jeszcze większą krzywdę, dlatego że wtedy co do tej pozostałej powierzchni, którą oddaliśmy do używania, de facto można wywodzić, że zawarliśmy tą najmniej korzystną umowę, tylko czyli na przykład umowę na czas nieoznaczony. Także absolutnie nie słuchajmy tych poradników mecenasa Google, ja je znam i naprawdę to po prostu tak nie działa, tak? Że wtedy możemy sobie wejść, bo na przykład mamy mieszkanie 100 metrów, a na papierze wynajęliśmy 80, ale tak naprawdę ten najemca korzysta ze 100 i że to, że myśmy tak napisali, to spowoduje, że możemy wchodzić do tego lokalu. To tak nie działa. Jeżeli tak zrobimy, no to wtedy możecie przyjść do mnie już z nieco innym problemem i już nie tylko natury cywilnej, ale i karnej, dlatego że jeżeli wejdziemy do nieruchomości, która jest wykorzystywana przez najemcę albo nawet przez osobę, która nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, ale objęła w posiadanie, to możemy naruszyć mir domowy, a to już jest przestępstwo stypizowane w kodeksie karnym. I tu już nie ma żartów i wtedy możemy z jednej strony mieć sprawę o przywrócenie naruszonego posiadania albo o naruszenie posiadania, natomiast z drugiej strony możemy mieć sprawę karną tutaj o naruszenie miru domowego i tutaj absolutnie nie rekomenduję, żeby takie akcje samodzielnie robić i w ogóle czy komukolwiek coś takiego zlecać, bo konsekwencje mogą być naprawdę bardzo słabe. No właśnie, myślę, że tutaj dobry temat poruszyłaś, tych popularnych mitów, które panują w internecie, czy na grupach, na portalach społecznościowych, czy gdzieś właśnie ktoś coś usłyszał, typu ta rodzina z dziećmi, żeby jej nie wynajmować, albo właśnie zamieszkać tam samodzielnie, więc fajnie by było takim też skrócie to rozwiać, bo sam też się spotkałem znowu w komentarzach u mnie, jak starałem się tłumaczyć, jak wygląda procedura eksmisji lokatora, w jaki sposób właśnie zabezpieczyć się umową, no i często były komentarze, a co ty, nie powiem brzydko, gadasz, głupoty. Przecież jak on mi nie będzie płacił, to wchodzę razem z kolegami dresami i go wywalam. No super porada, nie? Jakby oczywiście możesz tak zrobić, tak samo jak wszystko możesz zapisać w umowie najmu, no ale chyba chodzi o to, czy to będzie skuteczne i bezpieczne i zgodne z prawem i czy czasem ci więzienie nie będzie grozić za takie rzeczy, bo jakby co mogę zapisać w umowie? No wszystko można, tylko pytanie, co warto. Więc no taki pierwszy właśnie przykład. Czy, co mi może grozić, jak wejdę tam właśnie z dresami? Albo nawet nie z dresami, ale... Tak, no to tutaj akurat konsekwencje mogą być bardzo dolegliwe. Tutaj po prostu można pójść do więzienia, tak najprościej to opisując. I mamy tutaj dwa typy przestępstw. Jedno z tych przestępstw jest właśnie to wspomniane przeze mnie artykuł 193 kodeksu karnego, czyli naruszenie miru domowego, ale też w tych wszystkich poradnikach pojawiają się takie sugestie, że no na przykład komuś wymontujemy okna, albo nie wiem, wymienimy zamki, albo już w takich skrajnych, absurdalnych, na przykład nie wiem, wpuścimy jakiś smród do mieszkania, czy jakieś tam gryzonie, no to wtedy możemy też narazić się na kolejny typ przestępstwa, a mianowicie zmuszanie do określonego zachowania się, które ma spowodować opuszczenie
nieruchomości. I tutaj również są to tematy, którymi no, zajmuje się już obszar prawa karnego. Także absolutnie tutaj tak robić nie można. I tutaj mówię uczciwie, nie ma żartów. Też jeżeli na przykład zlecimy wykonanie takich czynności na przykład jakiejś firmie, no to również będziemy ponosić z tego tytułu odpowiedzialność. Także te wszystkie rady, one być może no z jednej strony czasem bywają zabawne, ale ich konsekwencje naprawdę są tragiczne. Z takimi sytuacjami się spotykam. I dlaczego tak jest? Wielokrotnie też intuicyjnie wydaje nam się, jak nie znamy przepisów, no to wydaje nam się właśnie, że no dobra, ktoś mieszka w moim mieszkaniu, nie płaci mi, no to jest moje mieszkanie, umowa się już skończyła, to ja mogę tam wejść. I tak nie jest. I pomimo tego, to jest właśnie taki no pewien absurd, ale takie mamy prawo. I pomimo tego, że na przykład ktoś już jest na tak zwanym bezumownym korzystaniu z lokalu, ale jednak ten lokal dalej zajmuje, to powoduje, że on korzysta jeszcze z tego przywileju ochrony posiadania. I tak zrobić po prostu nie możemy. I jedyną drogą, aby pozbyć się legalnie takiego najemcy albo osoby, która no nie jest już de facto najemcą, tylko bezumownie zajmuje nasz lokal, no to jest po prostu wytoczenie sprawy o opróżnienie lokalu. Tutaj z takich też właśnie trochę ja to mówię takich farmazonów, które gdzieś tam się pojawiają, no to na przykład, że ktoś sobie zapisuje w treści umowy, że jak najemca nie zapłaci jeden miesiąc, to już możemy wtedy do lokalu wejść i też wówczas no możemy na przykład z tym najemcą zamieszkać. Albo gdzieś tam go przymusić do tego, żeby on ten lokal opróżnił. No to też oczywiście taki zapis, jak to się mówi, papier przyjmie wszystko, on w umowie się znajduje, natomiast absolutnie no, nie można jego wyegzekwować, jeżeli do najemca się nie wyprowadzi. Kolejna kwestia to też na przykład taki błąd w zasadzie szkolny, można powiedzieć. Ludzie wpisują do umów najmu rygor egzekucji, po prostu te siódemki, ale bez zachowania formy aktu notarialnego. No i też myślą, że wtedy skoro napisali, że najemca poddaje się rygorowi egzekucji, czy to do opróżnienia lokalu, czy zapłaty czynszu, zgodnie tam z artykułem 777, no i to wszystko fajnie brzmi, no to okazuje się, że no jeżeli nie jest to w formie aktu notarialnego, no to i tak skuteczność tego jest po prostu żadna, jest tylko jakimś takim straszakiem. Także no to można by było tutaj naprawdę przez tydzień o tym opowiadać, ja ponieważ no tyle lat się zajmuję tymi tematami najmu, to w ogóle opisałam to wszystko właśnie w mojej książce Być rentierem, która jest dosyć gruba, tak? I tak jakby tam nie są wszystkie przypadki wyszczególnione, no ale te są takie właśnie najpowszechniejsze. I tutaj tylko tak trochę też prawnie podpowiem, bo tutaj musimy pamiętać, że jeżeli mamy coś uregulowane w przepisach i tak jak na przykład coś nam określa ustawa o ochronie praw lokatorów, tak jak tutaj skupiamy się na kwestiach najmu, czy kodeks cywilny, to przepisy stanowią, że to co tam jest zapisane, to my możemy zmienić, ale tak jakby w większości tylko na korzyść najemcy. Nie możemy na przykład, skoro jest zapisane, że okres wypowiedzenia to jest załóżmy 3 miesiące, no to jeżeli my wpiszemy miesiąc, no i się jednak nie dogadamy, no to i tak będzie te 3. Jeżeli przepis mówi, że przy zwykłej umowie nie możemy podnieść czynszu częściej niż załóżmy co 6 miesięcy, no to też, no jeżeli chcemy, jeżeli wpiszemy nawet do umowy, że będziemy podnosić co 3, no to i tak, jeżeli jest to ten typowy najem, no to krótko mówiąc nie zadziała. No i takich przykładów można by mnożyć i dlatego, jeżeli decydujemy się już na wynajmowanie lokali, no to po prostu trzeba trochę się poświęcić
i się tego nauczyć, a jeżeli nam się nie chce tego uczyć, to po prostu oddać to w ręce specjalisty. Ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że przychodzą do mnie klienci i mówią: no tam wydrukowałem z internetu umowę, albo się nad tym nie zastanowiłem, no bo przecież ten czynsz taki mały, to nie za ładne mieszkanie, no to tak trochę wydawało mi się, że co tu się może wydarzyć, tak? Bo na przykład, nie wiem, z czynszu najmu mamy 1200 czy 1500 zł. I okazuje się, że właśnie przy tych takich małych transakcjach jest bardzo często najwięcej problemów, dlatego że no, to są najemcy też tacy wielokrotnie niskobudżetowi, oni też no, na przykład z reguły nie dają jakichś wyższych kaucji, zabezpieczeń, też no, nie mają jakichś zaświadczeń o tym, że gdzieś pracują. No i jeżeli zrobimy do takiego najmu taką zwykłą umowę, no to może okazać się, że tu niby było 1200 zł czy 1500, a nie będziemy mogli odzyskać posiadania naszego własnego mieszkania przez 5 czy 6 lat. Także absolutnie nie powinniśmy dać się zwieść temu, że a nasze mieszkanie to może nie jest jakieś tam w super standardzie, to po co my będziemy wydawać kasę na dobrą umowę, czy na prawnika, czy na dobrego pośrednika. No tak, tak, zgadza się tutaj. Czujność jest uśpiona, bo nam się wydaje, że no co to za wartość transakcji, a właśnie paradoksalnie tym bardziej się powinniśmy zabezpieczyć. No i pomyśleć właśnie o tym, jak to zrobić, żeby to było bezpiecznie, albo tak jak wspomniałaś, można zawsze pójść na łatwiznę i skorzystać właśnie z profesjonalistów czy pośredników, tak, czy na przykład firm zarządzających najmy i na przykład jedynej słusznej firmy. Oczywiście, ja polecam, tylko tyle, że też jednak uważam, że i tak trochę tej wiedzy powinniśmy mieć, chociażby po to, żeby wiedzieć, jakiego specjalistę wybrać, bo na rynku, jak w każdej branży, są też różni zarządcy, różni prawnicy, różni pośrednicy i jeżeli tak totalnie ufamy i nie jest to osoba z polecenia, czy no nie jest to rzeczywiście jakiś ekspert, gdzie wiemy, że ma już ugruntowaną pozycję na rynku i tak dalej, no to też jeśli tej wiedzy nie mamy, no to też będzie nam ciężko po prostu zweryfikować, komu no powierzyć jednak poważną sprawę, jak mieszkanie, które sporo kosztuje. Odpowiednio zinterpretować odpowiedzi na pewno się przyda, więc to myślę, cokolwiek robimy, jest to warte naszego czasu i pieniędzy, to jednak chociaż to minimum powinniśmy moim zdaniem przyswoić. A ciekawi mnie, bo też no, masz mnóstwo doświadczenia w tym temacie, czy masz jakieś takie w głowie tematy, historie, czy po prostu poszczególne zapisy w umowach najmu, z którymi się spotkałaś, że przychodzi do ciebie właściciel i pokazuje właśnie coś tak absurdalnego, że aż się zdziwiłaś, za głowę zapałaś, że można coś takiego zawrzeć. Ja dodam właśnie od siebie, że a propos jeszcze troszkę nawiązując, że właściciele myślą, że no przecież jest swoboda zawierania umów, cokolwiek chcę, to mogę zapisać w takiej umowie, więc no czemu mam nie zapisywać? Jakby nie mogą zrozumieć tego, że jednak jest ta ustawa o ochronie praw lokatorów, która jest powiedzmy dokumentem nadrzędnym nad naszą umową, którą sobie zawarliśmy i musimy w obrębie jej się posługiwać odpowiednimi zapisami i żeby to uzmysłowić takim właścicielom, często taki rzucam głupkowaty przykład, ale gdybyś drogi właścicielu zapisał sobie z najemcą, że jeżeli spóźni ci się na przykład tydzień z płatnością, to masz prawo od niego zażądać prawą nerkę, to nawet gdyby podpisał, to co? Myślisz, że pójdziesz do sądu i sąd mówi, no tak, zapraszamy tutaj na stół, no proszę się położyć i wycinamy nereczkę. No, no to jest absurdalne, wiadomo, żeby tego nie, to by nie przeszło. I jakby to pozwala mi troszeczkę zrozumieć, że no faktycznie, no nie wszystko może przejść, mimo że przecież byśmy podpisali oboje. Więc czy masz właśnie takie ciekawe punkty, takie smaczki, z którymi się spotkałaś? No tak, to jest po prostu całe mnóstwo tego, dlatego że my też nie tylko sporządzamy umowy dla klientów, ale też dokonujemy audytów i wielokrotnie klienci przychodzą, dają do audytu takie dokumenty i jeszcze mówią, że to sporządził dla nich ktoś, kto na przykład, nie wiem, jest pośrednikiem, czy właśnie, czy nawet zarządcą, czy nawet gdzieś tam, nie wiem, no, kupili to po prostu z jakiegoś portalu prawnego i ja się po prostu za głowę łapię, no bo oni tak naprawdę mają też uśpioną czujność wtedy, bo myślą, że ten dokument działa, że ich zabezpiecza i powołują się właśnie wielokrotnie na tą, tak jak wspomniałeś, zasadę swobody umów, a tutaj nie ma tej zasady swobody umów do końca. Oczywiście ona jest, możemy się dogadać, że nawet za
paskudne mieszkanie, ktoś nam będzie płacił 5 tysięcy czynszu, tak? W tym zakresie swobodę mamy. Możemy się dogadać, że na przykład, no nie wiem, weźmiemy kaucję 3-miesięczną, a nie miesięczną, więc tutaj też nie ma problemu, możemy dogadać się, że nasze mieszkanie czy dom wynajmiemy na rok, ale możemy też się dogadać, że wynajmiemy na dużo dłużej, tak? I to jest okej. Natomiast, no już tak jak zaczęliśmy to sobie na początku rozmawiać, nie mamy swobody co do tego, na przykład w jakim terminie umowę można wypowiedzieć. No i z takich absurdzików najbardziej typowych, to jest to, że na przykład ludzie wpisują do umów, że jeżeli najemca się spóźni z płatnością czynszu o tydzień, to będą mogli mu naliczać karę umowną, nie wiem, 50 tysięcy. No to jest w ogóle totalny taki elementarz, bo karę umowną możemy stosować, ale tylko do zobowiązań niepieniężnych. Natomiast w przypadku kasy, no to do tego są odsetki. I oczywiście możemy takiego najemcę, no, w jakiś sposób ukarać, na przykład poprzez to, że będzie na przykład zobowiązany do oddania pieniędzy za to, że musieliśmy wysłać monit, wezwanie do zapłaty, to tak, natomiast sam fakt tego, że no on się nam opóźni, nie spowoduje, że zmaterializuje się przesłanka do zapłaty kary umownej. I to muszę Ci powiedzieć, że bardzo często w wielu umowach coś takiego jest i właściciele są później zszokowani, przychodzą do mnie, mówią, no on mi nie płaci, to pani mecenas, tutaj proszę windykować. I tu, ile my to już kasy na tych karach umownych zarobimy? No, no chyba nie. To samo dotyczy właśnie takich na przykład zapisów, że no, to też jest, to akurat jest dosyć zabawne, bo na przykład ludzie sobie coś takiego redagują. Najemca nie może trzymać zwierząt. Najemca nie może, nie wiem, gdzieś tam wymienić zamków. Najemca nie może wpuszczać gości. Nie może palić papierosów. No i dobra. No tylko tyle, że a co jeśli on będzie te papierosy palił? Więc też musimy pamiętać, że redagując czy to umowę najmu, czy jakąkolwiek inną, jeżeli chcemy, żeby no to miało jakiś tam sens, no to musimy napisać, że no jeżeli ma zakaz palenia papierosów, to co się stanie, gdy on jednak będzie palił, tak? Już czym innym jest to, jak my to stwierdzimy. Także to są takie, to akurat są takie rzeczy, no, które może one nie powodują jakiejś tam tragedii, ale po prostu no, wtedy nie działają, tak? No i teraz też, no, jeżeli mamy tak nieokreślone, co się zadzieje, gdy na przykład ten najemca będzie palił, no to teraz co, musielibyśmy próbować dochodzić jakiegoś odszkodowania i coś jest i udowodnić w ogóle wysokość poniesionej szkody, że on jednak tam zapalił. No i to, co się pojawia najczęściej, to właśnie takie danie sobie przyzwolenia do tego, że możemy wchodzić do lokalu. Tak nie jest. Jeżeli oddajemy lokal w najem, to musimy pamiętać, że pomimo tego, że jesteśmy właścicielami tego mieszkania, no to jeżeli najemca tam jest, to do takiego lokalu po prostu nie mamy opcji, żeby wchodzić i jeżeli to zrobimy, to możemy się narazić na poważne konsekwencje, nawet gdy taki zapis widnieje w umowie. To po prostu nie działa. No i takich właśnie różnych historii to jest mnóstwo. Muszę przyznać, że pomimo tego, że tyle lat już się tym zajmuję, to przynajmniej raz w miesiącu wpadnie coś, co przynajmniej spowoduje mój uśmiech, ale jednocześnie naprawdę to taki podziw, że ktoś coś takiego mógł wymyślić. Także tutaj miejmy świadomość tego, że przy tym najmie to jednak to są formalistyczne procedury i no mówię, no póki się jakby ta druga strona no, nie będzie miała świadomości, że to nie działa, no to może rzeczywiście się tego przestraszy, tak? Ale no, jeśli jednak pójdzie gdzieś do prawnika i to skonsultuje, czy nawet po prostu wstuka w internet zapytanie, to raczej może to nie przejść. No właśnie, tutaj jeszcze myślę, że warte podkreślenia jest to, żeby się nie sugerować tym, że a ktoś tak zrobił, mój, nie wiem, sąsiad, czy słynny z powiedzeń, mój kolega tak zrobił i to działało, więc no dlaczego by nie miało działać? No bo tak samo można powiedzieć, że
mój sąsiad nie płaci podatku od 6 lat za najem i nic mu nie jest, no to czemu ja mam płacić? No to, że nie płaci, a obowiązek jest, no to co innego, że mu się udawało, okej. Tak samo tutaj wejście do mieszkania, czy wyrzucenie siłą lokatorów, to, że komuś się udało i nie miał z tego konsekwencji, to pytanie, czy wam też się uda i czy chcecie ryzykować, żeby wam się udało. Myślę, że to jest tak ważne właśnie, żeby mieć świadomość, jakie grożą konsekwencje poszczególnych rzeczy i wtedy tą decyzję podjąć, oczywiście właściwą z każdej perspektywy. A czy z drugiej strony, bo mówisz, że też obsługujesz najemców, czy miałeś jakiś taki przypadek najemcy, który tak coś chciał dziwnie wykombinować, coś ugrać dla siebie, czy to w umowie najmu już, którą chciał zawierać z właścicielem, czy w drugą stronę już po zawarciu umowy najmu coś chciał tak wykombinować, że powiedziałaś nie, no jakby no nie pomogę ci, bo no przesadzasz, gościu. Nie, no wielokrotnie najemcy też przesadzają, na przykład takim bardzo powszechnym kłopotem, ale to i dla najemców, ale i dla właścicieli mieszkań, jest kwestia rozliczenia kaucji. Dlatego, że z punktu widzenia najemcy, najemca zawsze uważa, że on zostawił lokal w doskonałym stanie, no i przecież nic nie zrobił, a znowuż no, właściciel też, no, wielokrotnie próbuje nadużyć tego i jednak tą kaucję zatrzymać. I teraz, jeżeli nic innego nie wynika z umowy, to mówi się o tak zwanym normatywnym zużyciu, to jest różnie określane. Ale zasada generalna jest taka, że jeżeli nie określimy tego inaczej w umowie, bo tu możemy na przykład napisać, że najemca będzie zmuszony zwrócić lokal na przykład odmalowany. Możemy tak napisać, ale jeżeli tak nie napiszemy i najemca dał kaucję miesięczną, dwumiesięczną, no i na przykład lokal był wynajmowany przez rok, ale i rzeczywiście gdzieś tam ściana jest lekko zabrudzona albo gdzieś tam biurko trochę, no skoro był wynajem na przykład na rzecz studentów, no to biurko jest trochę wytarte, no to to jest to właśnie takie zwykłe zużycie. Więc z tego tytułu nie możemy zatrzymywać kaucji. Natomiast jeżeli będą szkody i na przykład będą dziury w podłodze, będą zalane ściany, no to wtedy jak najbardziej możemy to potrącić z kaucji. I bardzo często właśnie na tym tle, kiedy właściciele wynajmujący nie chcą zwrócić tej kaucji, no to powstają spory na linii najemca i właściciel. Tutaj muszę też powiedzieć, że muszą uważać najemcy. Szczególnie kiedy dają dużą kaucję. Bo na przykład właściciel wynajmuje nieruchomość z segmentu na przykład premium. No i damy 3-miesięczną kaucję. To już może być czynsz, może być 10 tysięcy, nawet więcej. No i dajemy komuś 30 tysięcy złotych. Więc teraz co się zadzieje, gdy nawet będzie wszystko ok, opróżnimy ten lokal i właściciel nam po prostu tej kasy nie odda, no to musimy wtedy co zrobić? No iść do sądu, tak? I tu już mówimy o większych pieniądzach. Poza tym no też to właściciel wtedy no de facto trochę no rozdaje karty, no bo ma tą kasę i może powiedzieć, dobra, tu pan zniszczył i tak dalej. Dlatego tu też, jeżeli mamy te wyższe kaucje, to być może warto zastanowić się, żeby one nie trafiały bezpośrednio do rąk właściciela, tylko na przykład do depozytu. I tutaj ogromna ranga protokołów zdawczo-odbiorczych. Czasami jest tak, że tak mówimy, a dobra, to już szybko tutaj, no to widzi pan, co jest i w ogóle. I tutaj to dotyczy, czy to tych mieszkań droższych, czy tańszych, tak? Tu jest jakby zasada taka sama. I jeżeli nie mamy odpowiedniej dokumentacji, w jakim stanie ten lokal był przekazany, to też mieliśmy wiele spraw, że na przykład najemca wynajął już coś, wynajął mieszkanie, gdzie coś już było zepsute, ale właściciel później powiedział, o nie, ja ci nie oddam kaucji, tego nie było. Także tutaj, no jeśli nie mamy no, środków natury dowodowej, no to w takiej sytuacji też odzyskanie takiej kasy byłoby po prostu trudne.
Tutaj jeszcze chciałabym też wrócić chwilę, bo teraz mi się przypomniało takich zapisów umownych, które też bywają zabawne i często są wprowadzane do umów. To na przykład, że najemca nie ma prawa się na przykład zameldować, albo nie ma prawa, żeby tam zamieszkał ten też mąż czy dziecko. No i tutaj nawet jeżeli taki zapis będzie, no to też on nie obowiązuje, bo na przykład jeżeli najem jest na cele mieszkaniowe i dla zaspokajania potrzeb rodziny, to tutaj przenosimy się już do innej ustawy, czyli do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie mówi się, że właśnie taki najem na cele mieszkaniowe, on również odnosi skutek co do współmałżonka i nie ma takiej opcji, żeby mąż czy żona no nie mogli do mieszkania wejść. Oni tak jakby z ustawy po prostu są do tego uprawnieni, tak jak dzieci. Także też te zapisy nie spowodują, że będziemy mogli temu zapobiec. Tak samo z tymi meldunkami. Często widnieje zapis, że jak najemca się zamelduje, to zapłaci kupę pieniędzy albo wtedy możemy go wywalić. No to też tak nie jest. Najemca z umową najmu może się bez niczyjej zgody zameldować w lokalu, ale to też nic nie dzieje się, dlatego że jest to tylko i wyłącznie taka czynność natury administracyjnej i dużo większym problemem jest to, jak najemca się nie wyprowadzi, a nawet nie jest zameldowany, niż to, że gdzieś tam zostanie ten meldunek. Oczywiście jak jesteśmy fliperami, to trochę może nam to przeszkodzić, bo ludzie jednak boją się kupować mieszkań z meldunkiem, no ale też w toku procedury administracyjnej, jak wykażemy, że po prostu tej osoby tam nie ma, do tego administracyjnie wymeldujemy i to jest stosunkowo szybko. Oczywiście wiadomo, lepiej, żeby tego nie było, tak? Ale to nie jest dramat jakiś. No właśnie, tutaj jeszcze chciałbym tylko się na chwilkę zatrzymać, bo to jest kolejne moje pytanie odnośnie tego meldunku, bo tu też mimo wszystko jeszcze często krąży mit na temat meldunku, co ja zrobię, jak mi się to lokator zamelduje. No i właśnie też się często spotykałem, że może zapiszemy w umowie, że nie może się zameldować. No i teraz popraw mnie proszę, jeśli się mylę, postaram się to maksymalnie prosto i patologicznie wytłumaczyć. Czyli lokator, jeżeli ma umowę najmu, a jak już wiemy, najlepiej na czas określony, czy inaczej oznaczony, podpisywać, to na ten czas może się zameldować czasowo. Co daje meldunek? Meldunek daje to, że po prostu stwierdza, w którym miejscu dana osoba przebywa. Nie daje mu to żadnych dodatkowych uprawnień do lokalu, że przez to się nie będzie mógł przez to nie będziemy mogli go eksmitować, tylko po prostu jest to stwierdzenie takiego stanu faktu. I tak jak wspomniałaś, no nie ma znaczenia, czy jest zameldowany, czy nie. Bardziej chodzi o to, czy jest w posiadaniu tego mieszkania, czy nie. Czy ma umowę najmu okazjonalnego, czy nie. Więc to, czy jest ktoś zameldowany, czy nie, jeżeli nie zamierzamy tego mieszkania za chwilkę sprzedawać, to nie powinno nam tutaj wiele złego wyrządzić, a tym bardziej jeszcze raz podkreślam, jeśli mamy umowę na czas określony, więc ten meldunek, on jest czasowy, on się wtedy skończy. Zgadza się, czy coś... Tak, tak, generalnie u nas jest takie jeszcze trochę przeświadczenie, ludziom w ogóle nieraz się wydaje, że skoro są zameldowani, to jest ich mieszkanie. Szczególnie osoby starsze, no tak jest, no i już jakby dla tego młodszego pokolenia to jest dość zabawne, natomiast rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że to tak jest, że ludzie przychodzą i mówią, no ale jak oni na przykład chcą mnie usunąć z mieszkania, jak ja jestem tam zameldowany, zameldowana, no to przecież to jest moje, tak, a na przykład to było tylko jakieś lokatorskie prawo, więc no sam meldunek nie powoduje tego, że stajemy się właścicielami w jakikolwiek sposób. I czasem w toku ewentualnych spraw o opróżnienie lokalu, rzeczywiście lepiej by było, jakby no, tego meldunku nie było, ale to nie jest jakkolwiek jakieś powodujące, że ktoś ma więcej przywilei, więcej uprawnień niż dawał mu ten najem. Czasem też jest tak, że no jeżeli na przykład
przyjeżdża policja, a mówimy, że ktoś jest na bezumownym korzystaniu, no to jak ktoś wykazuje się tym meldunkiem, no to wtedy też organy mówią, no tak, ale tutaj no nie można, no bo ten pan, pani jest zameldowany, tak? No bo to jest właśnie takie przeświadczenie no, z tych starszych jakichś tam czasów. Ale tak jakby inwestorsko typowo nie jest to jakiś duży kłopot, aczkolwiek fliperzy powinni pilnować z tego, żeby rzeczywiście tego nie było, tak? Bo ludzie się tego boją. Okej, spróbujmy zrobić takie krótkie podsumowanie, co powinna zawierać taka dobra umowa najmu, bo to czego nie, to już sobie troszkę szerzej opowiedzieliśmy, jakie różne dziwne, absurdalne lub mniej absurdalne, ale jednak związane z mitami, zapisy ludzie zawierają w umowach, więc po pierwsze umowa w ogóle, żeby umowa była, no to jakby to jest podstawa. Zawsze w formie pisemnej, zawsze na czas oznaczony, nigdy na czas nieoznaczony. W zasadzie w głowach każdej osoby z rynku nieruchomości, a na pewno każdego inwestora, tak jakby umowa na czas nieoznaczony powinna przestać istnieć, tak? Takiej formy nie stosujemy. Jeżeli jesteśmy zawodowcami, no to oczywiście najem instytucjonalny, natomiast jeżeli jest to nasze mieszkanie w majątku prywatnym, nie trudnimy się najmem zawodowo, to oczywiście najem okazjonalny. Jeśli najem okazjonalny, to też, choć przepisy tego nie mówią wprost, to oświadczenie, które jest załącznikiem do takiej umowy, które daje inny właściciel lokalu, że wyraża zgodę na zamieszkiwanie najemcy, powinno być z podpisem notarialnie poświadczonym. Dlatego, że zdarzają się takie sytuacje, że po prostu nasz najemca no na przykład ma fantastyczny pomysł i sobie sam to podpisze, tak? Więc tak, jeżeli mamy takie oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, no to już jakby to ryzyko eliminuje się. Na pewno też to, co umowa powinna zawierać, to kwestie dotyczące kaucji. W jaki sposób ta kaucja będzie później rozliczona, żeby nie było tych wątpliwości, że na przykład właściciel uważa, że lokal powinien zostać zwrócony w dokładnie w takim samym stanie, jak został przejmowany, a na przykład najemca mówi, no ale no dobra, no przecież wiadomo, że jak 2 lata mieszkam, to trochę się zniszczyło, więc te kwestie powinny być zawsze uzgodnione. Też to, kto będzie mógł w lokalu przebywać, żeby wyraźnie wskazać, kto jest upoważniony do zamieszkiwania w lokalu. Tak jak już powiedzieliśmy sobie, nie możemy tutaj zrobić jakichś zakazów, że dzieci nie będą mogły być, czy mąż. No niemniej jednak w przypadku, jeżeli wiemy, że będą tu na przykład dwie czy trzy osoby, no to możemy wtedy to regulować czynszem i wtedy czynsz będzie na przykład wyższy. Jeżeli wprowadzamy jakieś zakazy, nakazy, to żeby one były czymś poparte. Masz nie palić papierosów? Jak zapalisz, to zapłacisz, tak? Także też, żeby po prostu jakieś takie konsekwencje wynikały z tych wszystkich zapisów. I co? No na pewno ja rekomenduję, żeby jednak nie wiązać się na jakieś bardzo długie terminy. I to zarówno, kiedy jesteśmy najemcą, jak i wynajmującym. Bardzo często najemcy tutaj popełniają taki błąd, że na przykład biorą umowę na 2 lata, no ale coś się zmienia, nie wiem, wywalą ich ze studiów czy z roboty. No i oni uważają, że to będzie powodowało to, że oni będą mogli powiedzieć właścicielowi, o to ja już tego nie chcę, tak? Albo że jak wyjadą na wakacje, to nie będą musieli płacić. Nie, tu trzeba pamiętać, że jeżeli już decydujemy się na podpisanie dokumentu, że no wynajmujemy coś na rok, no to czy my mieszkamy, czy nie mieszkamy, czy korzystamy, czy nie, no to po prostu trzeba postanowienia tej umowy realizować i krótko mówiąc płacić. Także tu też, żeby się nie naciąć i nie zawsze te umowy długoterminowe są ok. I tak samo z punktu widzenia właścicieli mieszkań.
Też czasy się zmieniają. Do nas zgłasza się bardzo wiele osób, które mają właśnie lokale wynajęte na długoterminowych umowach. Jak mogą z tego wyjść? No bo teraz wiadomo, czynsze najmu są wyższe. No i o ile oczywiście możemy podnosić o wskaźniki waloryzacji te czynsze, no to jeżeli ustaliliśmy, że czynsz jest w kwocie X, mamy umowę zawartą na 2 czy 3 lata i no nic szczególnego nie wynika z postanowień umowy, no to nie bardzo to ruszymy. Więc tu też trzeba o tym pamiętać. No i też to, o czym często zapominamy, to takie kwestie jakby dotyczące tego, w jaki sposób lokal będzie zwrócony, kiedy będzie to przekazanie, czy na przykład mamy możliwość, bo wiadomo, na przykład jesteśmy osobami, które zajmują się rentierką, tak, mniejszą, większą, no ale no załóżmy, kończy się nam najem w sierpniu, od września chcemy już wynajmować kolejnym najemcom. No to też uzgodnijmy z tymi najemcami, że na przykład podczas ostatniego miesiąca będziemy mieli możliwość prezentowania nieruchomości, no bo to wyłącza nam ryzyko pustostanów ewentualnych. Także takie wszystkie te scenariusze praktyczne powinniśmy przewidzieć, bo jak jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast kierujmy się zasadą, że umowy pisze się na złe czasy. I dlatego ja rekomenduję, żeby te umowy były maksymalnie szczegółowe, ale też nie straszące. One muszą być ok dla jednej i dla drugiej strony, ale praktyka moja pokazuje, że też taka umowa dosyć restrykcyjna, jednocześnie szczegółowa, ona po pierwsze jest najlepszym weryfikatorem najemcy. Dlatego, że jeżeli najemca nie chce tego podpisać, no to już mówimy, no dobra, no ale no to coś może być nie tak. Ja bardzo lubię, jak na przykład negocjuję, czy to kontrakty najmu, czy inne kontrakty, jak na przykład ktoś boi się wysokiej kary umownej. To ja zawsze mówię, no dobrze, ale to co, pan, pani już wie, że pan to naruszy, że się państwo tej kary boicie, bo ona się zmaterializuje tylko jeśli, no w cudzysłowie, no oszukacie, tak? W związku z tym, jeżeli takie zdarzenie nie zaistnieje, to czym my się martwimy, tak? Ta kara umowna w ogóle nie wchodzi w życie. Także to na pewno jest, ta umowa jest lepsza niż niejeden protokół weryfikacji i tak dalej, bo dzisiaj ktoś może mieć pracę, mieć świetne dochody, a dzisiejszy rynek jest nieprzewidywalny, jutro może tak nie być. Natomiast no jeżeli najemca wprost mówi, że on absolutnie okazjonalnego nie podpisze, nie pójdzie do notariusza, nie podda się żadnym rygorom, no to tutaj już powinna się ta czerwona lampka zapalić. Także to chyba takie najbardziej typowe, natomiast na pewno umowa w formie pisemnej i absolutnie nie z internetu. Tak, to jest tak bardzo fajne podsumowanie i właśnie zawsze też podkreślam, bo też często się słyszy o różnych negatywnych sytuacjach związanych z lokatorami, tych głośnych medialnie. Czasem też zdarza mi się analizować, wypowiadać gdzieś publicznie, jakby co było przyczyną. I 90% przypadków to są dwa tematy, które zostały pominięte albo zignorowane. Właśnie umowa, dobra umowa najmu albo w ogóle umowa najmu i dwa, selekcja, weryfikacja lokatorów. Dwa podstawowe czynniki, które moim zdaniem są obowiązkowe i to, co bardzo fajnie powiedziałaś, też się w 100% pod tym podpisuję. Dobrą selekcją jest też właśnie dobra i szczegółowa umowa najmu i często też się zdarza, że lokatorzy dokonują autoselekcji i sami się wykluczają właśnie, bo stwierdzają, że nie chcą podpisać danych paragrafów i dokładnie to, co Ty powiedziałaś, też się często sprawdza, że skupiają się na poszczególnych paragrafach, zapisach, które mówią o jakichś karach, co już daje do myślenia, że w takim razie chyba rzeczywiście z tym konkretnym zapisem ten lokator ma punkt, więc pytanie, czy takiego lokatora chcemy mieć i troszkę mimo wszystko tutaj prawo prawem, ale też dużo naszych emocji i mentalu będzie miało znaczenia, bo czasem robimy tak, że no już mi się zgłosił lokator, już bym miał spokój, wynajął to mieszkanie, pierwszy, lepszy, ale coś próbuje wynegocjować ze mną poszczególne zapisy w tej umowie, więc dobra, może machnę ręką, może wykreślę ten zapis i często, przynajmniej u mnie, pewnie u Ciebie też, jest to pierwszy krok do później problemów. I jak nam się wydawało, że a wynajmę, będę miał spokój, no to właśnie wynajmę i ten spokój będzie zaburzony prawdopodobnie za chwilę, bo poszedłem na ustępstwa, na które nie powinienem.
Więc na to też zwracajmy uwagę. No dobra, a jeszcze jakby takie, powiedzmy, że prawie ostatnie pytanie, przedostatnie. Jeśli chodzi o podatek, no bo to, że trzeba płacić, no to wiadomo, ale co nam grozi? Bo też niektórzy właściciele twierdzą, że a może ja na czarno wynajmę po cichu, no może nie będę płacił podatku, 8,5% zostanie mi w kieszeni. Co z tej perspektywy? Bo nie chodzi mi tu stricte o finanse, bo wiadomo, jeżeli nie zapłacimy podatku, później w razie wykrycia, to nie dość, że musimy zapłacić podatek, to jeszcze odsetki naliczane od momentu, gdy powinniśmy go zapłacić, ale bardziej z perspektywy właśnie takiej prawnej i możliwości postępowania właśnie z lokatorem, z egzekwowania umowy i tak dalej. Czy warto, czy nie warto płacić? Znaczy tak, jeżeli jest to najem okazjonalny, no to tutaj przepisy mówią wprost, że musimy taką umowę zgłosić i tutaj sankcja jest bardzo daleko idąca, dlatego że pomijając jakby ewentualną odpowiedzialność skarbową albo nawet w najgorszym wydaniu karno-skarbową, bo nie można tego wykluczyć, kiedy na przykład byśmy byli zawodowcami, tak, profesjonalistami na rynku i po prostu jakby no nie będziemy się rozliczać, tak, z podatków jakichkolwiek, no to tutaj już dolegliwości mogą być bardzo poważne. Natomiast w przypadku nawet takiego tradycyjnego, takiego typu najmu, jakby gdzie no nie robimy tego profi, tylko mamy jedno czy dwa mieszkania, no jest to najem okazjonalny, no to też możemy poprzez brak zgłoszenia do Urzędu Skarbowego takiego najmu, możemy utracić w ogóle charakter tej umowy i wtedy po prostu przeskoczy nam to w taki typowy, zwykły najem. Więc to się po prostu nie opłaca. I powiem tak, ja z doświadczenia, nie swojego, bo ja podatki płacę, ale z doświadczenia przy obsłudze moich klientów, mówię Wam, to się nie opłaca. Prędzej czy później to jest kłopot, ale mało tego, kiedy pojawia się w ogóle spór z najemcą, to oni bardzo często wtedy, no, stosują, nie chciałabym, żeby to za mocno zabrzmiało, ale taki swoisty szantaż, że ja powiem szantaż. No to jeżeli się nie dogadamy, to ja Cię podpierniczę do Urzędu Skarbowego. Te obciążenia podatkowe naprawdę, one no nie są jakieś nie wiadomo jak istotne. Jeżeli aż tak nas to boli, to po prostu wynajmijmy to trochę drożej. Natomiast absolutnie jest to niepotrzebne, a tak jak mówię, jest to jeden z pierwszych argumentów najemcy, gdy zaczyna się wojna, że a zobaczmy, czy ty płacisz podatki. A kontroli raczej nikt nie chce mieć, nie lubi i nawet jeśli wszystko jest ok, no to po co, tak? Więc tak, jeżeli się rozliczamy, w razie czego takiego najemcę szybko uspokoimy, mówiąc mu, czy wysyłając stosowne dokumenty, że no tutaj to nie tędy droga, kolego. Tak, nie dawajmy orężu w postaci właśnie szantażu, że nie płacimy podatków potencjalnemu lokatorowi, z którym że nie chcielibyśmy mieć do czynienia i toczyć wojnę. A przy okazji, gdybyście chcieli też skorzystać, mam dla Was taki mały prezent w postaci bezpłatnej 15-minutowej konsultacji, w ramach której możemy sprawdzić też Waszą umowę najmu i podpowiedzieć, w jaki sposób zweryfikować lokatora, żeby ten najem był bezpieczny. I w międzyczasie praktycznie już ostatnie pytanie z kategorii trudnych pytań do Ciebie, Elu. Jaką miałaś najtrudniejszą sprawę związaną z najmem, albo po prostu nawet porażkę? W czym faktycznie wtopiłaś, jeśli chodzi na przykład o swój najem, albo z perspektywy Twojej profesji, czyli prawnej, że poniosłaś jakąś porażkę, z której się wiele pewnie nauczyłaś? No, jeśli chodzi o najem, to ja od początku, ponieważ zanim zaczęłam robić to też na własne potrzeby, no to ja już ten najem obsługiwałam. Także tych jakichś kłopotów może nie było na szczęście za wiele. Aczkolwiek też no, jakieś takie sytuacje przy rozliczaniu kaucji się pojawiały i to, uwaga, nie tylko kiedy mówimy o naszych lokalach, ale kiedy, no bo my też jako firma, czy wynajmujemy, no to też oddawaliśmy lokale, tu dotyczyło to głównie lokali użytkowych i na przykład właściciele nie chcieli w sposób odpowiedni czy w terminie oddać kaucji, pomimo tego, że nie było żadnych szkód. Także to właśnie też nauczyło mnie
mnie na pewno tego, że zarówno przy swoich inwestycjach, jak i przy inwestycjach klientów raczej staram się też bardzo teraz szczegółowo określać właśnie, w jakim stanie jest lokal. Czasami się nie chce, nie? Też jeżeli bierzemy jakieś lokale na przykład na podnajem, mamy tego bardzo dużo w tym swoim portfelu, to tak trochę się czasem spieszymy, a naprawdę warto, tak? Bo to później jest szarpanina właśnie natury dowodowej, jest słowo przeciwko słowu, jak nic nie mamy. Natomiast takie najbardziej dolegliwe i jednocześnie muszę Wam powiedzieć przykre sytuacje za każdym razem, to są te, kiedy obsługujemy klientów i na przykład przychodzą do nas właściciele mieszkań, którzy chcieli kupić sobie mieszkanie na inwestycje. Niejednokrotnie na przykład wzięli jakąś pożyczkę czy kredyt na takie mieszkanie i model inwestycyjny był taki, że po prostu mają jakieś tam swoje, ze dwa sobie biorą jeszcze, dokupują i część po prostu kredytu spłacają na przykład wpływy pochodzące od najemców. No i jeżeli źle trafili, a takich spraw wbrew pozorom jest naprawdę bardzo wiele. My mamy kilka segregatorów spraw o opróżnienie lokali. No i to są bardzo kłopotliwe tematy, dlatego że jeżeli źle trafimy i nasz lokator nie ma na siebie żadnej nieruchomości, ma na przykład status bezrobotnego albo w mieszkaniu zamieszkuje z najemcą osoba małoletnia, czy ubezwłasnowolniona, czy na przykład emeryt, czy rencista, no to takiej osoby po prostu nie da się usunąć. I teraz dochodzi do sytuacji bardzo strasznej, dlatego że takiemu lokatorowi, pomimo tego, że on nie płaci, nie możemy odciąć mediów, no bo popełnimy wtedy czyn zabroniony. Nie możemy wejść do swojego mieszkania. Mało tego, jeśli jest to na przykład spółdzielcze własnościowe, czynsz musimy płacić, czyli krótko mówiąc, nie tylko nie zarabiamy, ale my jeszcze taką osobę utrzymujemy. A wszelkie ruchy typu właśnie próby odcinania mediów, to one no niestety mogą rodzić odpowiednie konsekwencje prawne. Poza tym mało tego, jeśli nawet tak zrobimy, to i tak ta osoba może pójść i sama sobie no, takie media tak jakby założyć. I rzeczywiście to są sprawy takie też frustrujące dla prawników, dlatego że my idziemy, jakby wiemy jak jest. Wielokrotnie też jest tak, że no niestety ci najemcy działają świadomie. Płacą pierwszy czynsz, płacą kaucję, płacą wielokrotnie na przykład prowizję do biura nieruchomości po to, żeby tak jakby uśpić czujność i żeby wszystko wyglądało ok. Muszę Wam powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że oni typują sobie mieszkania o jakimś, nie wiem, niskim standardzie. Wręcz przeciwnie, to są lokale dobrze zlokalizowane, wyposażone. No i tragedia zaczyna się w momencie, gdy właśnie po tych 2 czy 3 miesiącach nagle po prostu kontakt z najemcą znika. Okazuje się, że wszystko wyglądało pięknie, no ale no, ta osoba jest bezrobotna i ze stoickim spokojem mówi, no ale ja bardzo chcę płacić, ale ja nie mam z czego, no i też nie mam gdzie się wyprowadzić. No i wtedy dochodzi do sytuacji takiej, że my, oczywiście też to trwa, no bo musimy też takiego najemcę pozwać, na pierwszą rozprawę się czeka, no chyba, że mamy ten najem okazjonalny, natomiast tutaj mówimy o takich sytuacjach, gdy mamy tą umowę najmu typową, zwykłą, no i wtedy finalnie my wygramy taką sprawę, tak? No bo są przesłanki do opróżnienia, no i mamy wyrok, który nakazuje upróżnienie lokalu, ale w kolejnym punkcie tego wyroku jest taki zapis, że sąd nakazuje wstrzymać się z eksmisją do czasu zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego. No i w większych aglomeracjach czekanie na taki lokal socjalny to może być nawet 3-4 lata i to są sytuacje takie bardzo dyskomfortowe,
no nie tylko oczywiście najbardziej dolegliwe dla naszych klientów, no bo oni po prostu stracili mieszkanie na kilka lat i jeszcze wielokrotnie muszą za to płacić, ale również i dla nas, jako dla prawników, no bo no wiadomo, my za nasze czynności wynagrodzenie bierzemy, tak, bo z tego żyjemy, a jednocześnie no, mamy sprawę wygraną, ale tak naprawdę ona nie jest wygrana. Nie jest wygrana dla naszego klienta. Ona jest wygrana na papierze, no bo on i tak wciąż jeszcze nie ma lokalu. Dlatego zawsze my taką prowadzimy też politykę prewencyjną teraz. I dlatego też często właśnie ja dzielę się w sposób no, darmowy wiedzą tą, bo właśnie poprzez trzy takie audycje, jaką ty tutaj robisz, i to jest super, naprawdę, bo takie sytuacje się zdarzają, ludzie nieświadomi są, jakie jest prawo i po prostu popełniają ogromne inwestycyjne błędy, bardzo kosztowne, dlatego też edukuję na swoich kanałach, podczas prowadzonych szkoleń, na kanale YouTube, na blogu, dlatego że no musimy mieć tego świadomość, bo jeżeli coś takiego nas spotka, to tam już 10 prawników nie pomoże, tak? Ale żeby nie zakończyć pesymistycznie, to jednak ta świadomość jest już coraz większa i naprawdę na wynajmie daje się świetnie zarabiać. Jeżeli mamy wokół siebie ekspertów, specjalistów, mamy wiedzę, to w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy skazani tylko na sukces. Okej, czyli no właśnie to jest też takie niestety nieraz przykre, że prawo prawem, nawet jeżeli mamy wygraną, to jak ktoś jest naprawdę zawodowym oszustem, no to co z tego, że ma wyrok, że ma nawet miliony w nakazie zapłaty, skoro zawodowo nie ma nic za siebie i robiąc to sprawnie, teoretycznie może mieć 2 fundacje, 4 spółki pozakładane nie na siebie i dobrze się mieć i trzymać, a mimo wszystko no, nie jesteśmy w stanie z niego ściągnąć pieniędzy. Ale mimo wszystko też, tak znowu, żeby troszkę pozytywnie to przedstawić, uważam jednak, że oszust raczej szuka łatwych owieczek, nazwijmy to, czyli osób, które niekoniecznie są przygotowane do najmu, więc jeżeli zobaczy taki oszust, że po drugiej stronie jest osoba, która wie, co to jest najem okazjonalny, wie, jakie są poszczególne zapisy w umowie, prowadzi jakąkolwiek weryfikację, no to raczej nie będzie się pchał w trudniejszą sytuację, tylko pewnie w te osoby, które machną ręką na umowę, na kaucję. Dokładnie, i dobra, mieszkaj tak, pan, bo dobrze pan wygląda. Z reguły, jak już oszuści widzą najem okazjonalny, widzą jakieś tam zabezpieczenia i że rzeczywiście ten proces wygląda dosyć profesjonalnie weryfikacji najemcy, to oni sami jednak rezygnują, także nie chcą się pakować w kłopoty. Okej, okay, super. To na koniec pytanie, Ela, gdzie Cię można znaleźć w najbliższym czasie? Podpowiadam, chodzi o Twoje szkolenie i jak się z Tobą można skontaktować? Jeśli chodzi o to, gdzie będę, to rzeczywiście no już pełną parą rusza, można powiedzieć, rok akademicki w nieruchomościach, zaczynają się szkolenia i już we wrześniu, 11 września robimy szkolenie z inwestowania w udziały w nieruchomościach. To jest ten taki bardziej skomplikowany sposób pomnażania dochodów, ale no niesamowicie dochodowy. A kolejnego dnia, 12 września, mamy szkolenie takie top of the top, w zasadzie dla każdego, kto działa na rynku nieruchomości, właśnie o umowach. Ale nie tylko o umowach najmu, ale i o umowach rezerwacyjnych, przedwstępnych, jak je redagować, to są takie bardzo praktyczne warsztaty, jak to zrobić, że załóżmy, nie wiem, mamy na rynku, na przykład działamy jako flipper i widzimy, jest okazja, tak, żebyśmy nie musieli gdzieś tam czekać, dzwonić do prawnika, tylko żebyśmy mieli na tyle dobry warsztat, żeby samodzielnie potrafić, nawet krótko mówiąc, na kolanie zabezpieczyć swoje interesy, no i też jak weryfikować te kontrakty, które na przykład gdzieś tam funkcjonują na rynku, ktoś nam daje, tak, gdy my jesteśmy stroną. Także tutaj w zasadzie wszystkie umowy w obrocie nieruchomościami będą omówione bardzo od takiej praktycznej strony, także to serdecznie zapraszam. No i konferencja Akademii Prawa Nieruchomości już 14 października w hotelu Intercontinental. Przez cały dzień po prostu turbo merytoryka, taka naprawdę na maksa, trzeba przyjść wypoczętym. To będą takie prelekcje 40-minutowe, będą no, sami eksperci z branży nieruchomości, w tym ja będę miała swoje panele, będzie też debata.
Tutaj będziemy się skupiać zarówno na tematach i najmu, ale i tematach, jak teraz inwestować. No jednak wbrew temu, co się mówi, w trudnych czasach na rynku będziemy rozmawiać o tym, w którym kierunku iść, żeby rzeczywiście te nasze dochody skalować. Będzie coś i dla pośredników, i dla fliperów, i dla rentierów, zarówno dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z nieruchomościami, ale też dużo takiego mięsa dla tych, którzy już na rynku działają. No a po całej konferencji oczywiście bankiet i networking, żeby utrwaliła się wiedza. I ta konferencja otwiera cały cykl Akademii Prawa Nieruchomości. To już będzie 6 takich mocno merytorycznych zjazdów. To już rusza Akademia od stycznia, więc też na mojej stronie szkolenia.liberda.pl można się właśnie z tą całą działalnością szkoleniową zapoznać. No i też jest opisana właśnie konferencja, no i te szkolenia, które już we wrześniu. A jeżeli byście chcieli też poczytać sobie na tematy prawne, również o najmie, to prowadzę bloga elżbietaliberda.pl i tam macie mnóstwo artykułów. Ja tego bloga prowadzę już wiele lat na różne tematy prawne, ale i biznesowe związane z rynkiem nieruchomości. Podobnie jak Artur, prowadzę swój kanał na YouTubie, także też jeżeli wpiszecie Elżbieta Liberda, to tam macie też szereg filmików i to z gośćmi, ale też takich moich wypowiedzi, jak coś się zmienia w prawie, to ja to zawsze chętnie skomentuję. No i strona oczywiście moja podstawowa liberda.pl, także tam też możecie zobaczyć, czym się zajmuję. No i oczywiście Facebook, tak? Facebook, Instagram. Teraz nawet założono mi TikToka, ale tam bywam rzadziej. Natomiast rzeczywiście taki kanał, gdzie też można do mnie napisać i albo ja, albo ktoś z mojego zespołu odpowiemy, no bo moja firma to nie tylko ja, ale szereg jeszcze osób. Mamy oddziały i w Lublinie, i w Warszawie, ale de facto działamy na terenie całej Polski. Ja jeżdżę po różnych szkoleniach, sądach, więc nie sposób, żebym sama to wszystko robiła. Natomiast też, jeżeli macie jakieś takie zagadnienia, czy ciekawe tematy, które byście na przykład chcieli poruszyć na blogu, czy żebyśmy może nawet z Arturem zrobili jeszcze jakiś wspólny odcinek, to po prostu to jest najlepsze miejsce, żeby tam do mnie napisać, czy to w komentarzach, czy w wiadomości, i wtedy chętnie też będziemy się dzielić tą wiedzą. Także no, serdecznie zapraszam do kontaktu. Super. Linki do wszystkich miejsc, o których mówiła Ela, gdzie można ją znaleźć, oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. I dla tych, co wytrwali dzielnie do końca, obiecana wcześniej niespodzianka, a w zasadzie 3 niespodzianki. Po pierwsze, książka tak Eli Liberdy. Masz, Ela? Książka Być rentierem, tak, o najmie. Tak, tutaj to jest książka. Takie naprawdę kombo takiej praktycznej wiedzy od momentu, jak znaleźć nieruchomość pod wynajem, przez później jak napisać umowę, jak zarządzać najmem, skończywszy na tym, no, jak później sprzedać gotowca inwestycyjnego. Okej, okay, czyli dla tych, co zostali do końca i dla osoby, która napisze najciekawszy komentarz, na przykład najbardziej hardkorową historię z lokatorem, jaką mieliście do czynienia, to spośród tych osób wybierzemy właśnie najciekawszą taką historię i Ela tutaj właśnie taką książkę swoją z autografem prześle do Was, więc zapraszamy do komentowania. Druga niespodzianka, prezent, to wspomniana wcześniej bezpłatna konsultacja, link do zapisu znajdziecie w opisie. I trzecia niespodzianka to e-book przygotowany przeze mnie, przez naszą firmę związaną z najmem, zarządzaniem najmem. Checklisty, w jaki sposób podejść do wynajęcia mieszkania, co sprawdzić, żeby nie trzeba było pamiętać, ale mieć taką instrukcję i wzór, żeby ten najem był bezpieczny i rentowny, również bezpłatny taki mini e-book do pobrania w linku w opisie. Więc dziękujemy Wam wszystkim za to, że dotrwaliście do końca. Naprawdę myślę, że bardzo dużo konkretnej wiedzy, którą warto sobie, myślę, jeszcze raz odsłuchać i usystematyzować, żeby ten najem był dla Was bezpieczniejszy i bardziej zyskowny, bo chyba każdemu właścicielowi wynajmującemu na tym zależy. Dziękuję Tobie, Ela. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.